Witam, witam. Dzisiaj odpowiadam na pytania moich widzów. A mianowicie, dzisiaj pierwszym w kolejce jest niejaki pan Edek, nie wiadomo skąd, z internetu. I pan Edek pyta się Swietlana, dlaczego pani wszystko komplikuje. Nie wszystko, panie Edku, nie wszystko. Jeśli chodzi o język polski, to przyznaję się bez bicia. Komplikowałam, mieszałam i dodawałam do tego wszystkiego fizykę kwantową, dziadków, ale nie zawsze i nie wszędzie i nie we wszystkim. Na przykład, jeżeli chodzi o kwestię gotowania, to jestem naprawdę bardzo prostą, nieskomplikowaną i niewymagającą dziewczyną, bo interesuje mnie przygotowywanie tylko takich dań, które zajmują nie więcej niż 15 minut. Plocho zastawione предложение. Interesują mnie tylko takie dania, przygotowywanie których albo przyrządzanie których zajmuje nie więcej niż 15 minut. Теперь я правильно сказала. Na przykład ryba. Panie Edku, pan nawet sobie nie wyobraża, jak łatwo jest przyrządzić rybę. Idzie pan do sklepu, wybiera pan rybę. Każe pan tam na miejscu, każe. Kazać to wilić. Każe wilić. Każe pan tam na miejscu tę rybę oczyścić i opłukać. I jeszcze pozbawić głowy. To jest bardzo ważne. Przynosi pan do domu tę rybę. Soli pan tę rybę. Pieprzy pan rybę. Wkłada pan do dobrze rozgrzanego piekarnika i po 5 minutach ryba jest gotowa do spożycia. Chyba, że nie lubi pan ryby soczystej, chyba, że lubi pan rybę przesuszoną, to wtedy 10-15 minut. Więc nie wszędzie i nie we wszystkim, panie Edku. Trzeba być sprawiedliwym dla mnie. Ja też wymagam sprawiedliwości. Ale jeżeli chodzi o język polski, to rzeczywiście byłam grzeszna. Mieszałam to z dziadkami i z fizyką kwantową, ale niech pan popatrzy na cały proces ewolucji. Nie zauważył pan, że przyroda w swoim rozwoju przesuwała się od rzeczy najprostszych do bardziej skomplikowanych. Nie zauważył pan, że to samo dzieje się z naszym społeczeństwem. Bo na przykład, jeżeli chodzi o naszych rodziców, jak łatwo im było wychowywać nas, nasze pokolenie, lat 70., 80., 90. Całe ich zadanie polegało na tym, żeby z rana wygonić nas na dwór, a wieczorem nas zebrać z tego dworu, nakarmić i położyć do łóżek. Nic więcej. W tej chwili nasze zadanie jako rodziców jest o wiele bardziej skomplikowane. Trzeba odkleić naszych dzieci od telefonów i komputerów. A to, moi drodzy, bez jakichś skomplikowanych zabiegów absolutnie jest niemożliwe. Trzeba ubiec się do szantażu, do przekupstwa, do... jak? Ugroz будет po polsku? Do groźb. До кровь. Иначе еще не уда. А лучше возорганизовать детскую часто, чтобы он не имел возможности навет дотшить до телефона и до компьютера. И от нас то вымага огромного высилка. А недавно, пане Эдку, я прочитал артикул о Google. Поляцы о сгрозу мувьон гогле. Але я так мувить нигде не бенд. Итак, прочитала, пане Эдку, артикул о Google. Оказывается, что все места, в которых пан был в течение последних 5 лет, и пан уже давно запомнил, где пан был, по что пан был, с кем пан был, и, что важнее, что там пан робил, то Google помнит то все. Там все записано. Więc, пане Эдку, направду прошу уважать. Google wie о пану все. Wszystkiego dobrego, panie Edku.